na moją tygodniową wyprawę, co mówiłem w Polsce, co będzie na PZW Wodzie. Przygotuję sobie już, mamy jakieś 1,5 miesiąca do tej wyprawy. Ja sobie przygotuję orzecha do fermentacji i kukurydzę. Na razie sobie nasypuję orzecha. Około 5 kilo orzecha surowego. Około, sprawdźmy. Sprawdźmy, czy jest 5 kilo. Jest masa 80. 85 plus. A widzisz? Urna, ma się to oko, co? Plus wiadro, pół kilo dobre. Jeszcze trochę. Dla pewności. O. Ja później sobie z tego orzecha wybiorę takie większe i je użyję sobie po prostu. Odłożę je w coś do haczyka, bo tu są różne, niektóre to naprawdę piękne. No, jego teraz zaleję wodą na 48 godzin minimum, we wodzie sobie poczeka. A potem? A potem to pokażę dalej. Teraz go podprysznic. Koło ratunkowe masz biały? Nie ma. Jestem już na etapie kończenia gotowania orzecha. Orzech gotowałem około 3 godzin, bo to jest zeszłoroczny. Moczył się dłużej i dłużej go gotuję. Tu już mam część ugotowaną. Do tego teraz to wszystko dosypię. Łącznie będę miał, suchego orzecha miałem około 7 kilo. Wstępnie dodam 10 kilo cukru. Posłuchajcie, 10 kilo cukru. I mam 120 gram drożdży. Tylko takie drożdże tu znalazłem. To są takie piekarnicze. Ale to są szybko pracujące. Piwne może i by znalazł. Ale ja wydaje mi się, że takimi też uda mi się to ogarnąć. Jako, że tu jeszcze dojdzie do całego tego procesu, do tego wszystkiego, tak chciałem powiedzieć, jeszcze dojdzie około 15 kilo suchej kukurydzy było, ona już się moczy i konopi 5 kilo. Ja później to wszystko przełożę do beczki, no ale że kukurydzę dzisiaj dopiero namoczyłem, a orzech już dodaję, więc daję od razu całe 10 kilo cukru i od razu dam 80 gram drożdży na razie. Wszystko to wymieszam, zaleję ciepłą wodą i odstawiam do momentu, kiedy kukurydzę. Dzisiaj zalałem kukurydzę, będę ją moczył 24 godziny minimum, może nawet 48, ze względu na to, że ona jest, ona po prostu też z zeszłego roku. O, tutaj mi się moczy kukurydza, już też muszę dolać wody, bo zobaczcie, wypiła. Jej będzie około mokrej 25 kilo, tak mi się wydaje. Suchej było 15, więc myślę, że ze 25 kilo. No i konopia, całe też wiaderko. To też jutro będę gotował. Kukurydzę doleję jeszcze zaraz ciepłej wody, żeby ona sobie wsiąkała. Tamto już mieszam z cukrem, zasypuję, niech sobie pracuje. A to będę dosypywał w późniejszym etapie. I po pierwszym dniu wygląda to tak. Żyję swoim życiem. Ciekawi mnie, no, fermentowane orzechy, tam kukurydzę wszyscy robią, ale czy ktoś próbował później
odpowiedni proces destylacji przeprowadzić, żeby przefiltrować alkohol i zobaczyć, czy da się to pić. My to zrobimy. Po około 2 tygodniach naszej fermentacji, zobaczcie, co tu się pozmieniało. Zaczęliśmy od wiaderka 30 litrów. Skończyliśmy, na razie jeszcze nie skończyliśmy, bo jeszcze dosypujemy orzecha. I mamy tutaj wiadro obecnie, beczkę 100 litrów. Chyba 100 albo 150 ona ma nawet. I zobaczcie, doszła konopia. Doszła kukurydza. Kukurydzę gotowaliśmy około 40 minut. Orzechy gotujemy 2,5-3 godziny nawet. Dodatkowo po kilka razy je włączam. W sensie, że się zagotują i później zostawiamy je, one sobie dochodzą. Teraz to już wygląda tak. Dojdzie nam tu jeszcze około... Biały, ile tam? 3 wiadra mówiłem orzechów jeszcze dojdzie. Trzy garki orzechów. O, wczoraj dosypaliśmy jeszcze 10 kg cukru i 120 gram drożdży. Zobaczcie, na chwilę obecną to wygląda tak. Pachnie już nieziemsko. Fermentacja 2 tygodnie, więc już przebiega bardzo dobrze. Posłuchajcie, i doszła konopia, tak jak powiedziałem, doszło kukurydza, którą gotowaliśmy około 30 minut. Konopię gotujemy dłużej. O, jak ona poszła do tego. Konopia, dlatego, bo poszło wczoraj dużo cukru, zgęstniało i konopia, że ma mniejszą gęstość, no to poszła do góry, ale ona opadnie. Pokaż, że tutaj już się szykuje do pefałek. Tutaj mamy orzech naszykowany, słuchajcie, do pefałki. Właśnie go odsączam, żeby troszkę... Oj, sorry, nie tutaj. Żeby troszkę obsechł. I dodamy do niego sól. I on będzie szedł do pefałki, bo dzisiaj akurat się wybieramy na ryby. Czekamy, aż on się odsączy. I ten... To jeszcze zostaje, jeszcze dołożymy tutaj 3 garki, więc około jeszcze 15 kilo orzecha tu jeszcze dojdzie do tego. Dosypiemy cukru, jeszcze 7 kilo mamy. Więc na chwilę obecną tutaj poszło 25 kilo orzecha, 20 kilo kukurydzy i około 5 kilo konopi. Czyli 45-50 kg towaru poszło suchego. My daliśmy w chwili obecnej tutaj 25 kg cukru, a prawidłowo na kilogram dodaje się suchego towaru kilogram cukru i 10 deko drożdży. My jak na razie dodaliśmy połowę tych proporcji, dlatego, bo będziemy dosypywali. Dodaliśmy 250 gram drożdży i dodaliśmy 25 kg cukru. Orzech tygrysi puszcza cukier, pamiętajcie. Więc my jeszcze liczymy, że orzech nam da cukru. I nie chodzi tutaj o jakąś oszczędność, tylko po prostu jak będzie widać, że już tu się mniej gotuje. Jak na razie to się gotuje naprawdę dobrze. Teraz trochę ustało, bo mieszałem, wybierałem z tego. Ale tak to cały czas tutaj sobie kipi. Zapach już jest nieziemski. My to przykrywamy, ja to przykrywam ręcznikiem, dlatego, bo żeby żadne muszki, owocówki tutaj się nie wpadały, bo po co to? Na razie nie ma żadnej muszki, nic tu nie lata, ale myślę, że jak tylko się cieplej jeszcze zrobi, to zaczną latać. No i później Wam jeszcze pokażemy, jak orzecha szykujemy, żeby i kukurydzę, nasiona, żeby można je w pefałce umieścić.